Zgodnie z informacją uzyskaną z biura, taki wniosek może być rozpatrywany po 3 dniach od chwili wpłynięcia. W takim razie, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest... Przepraszam, Panie Przewodniczący, jakiś głos, dyskusja, cokolwiek? Czy ja przypominam, przepraszam, kto... Uzasadnienie przypominam wniosku. Szanownemu państwu, że przypominam szanownemu państwu, że połowę poprzedniej komisji poświęciliśmy na dyskusję w tej sprawie. Szanowni państwo. Szanowny panie przewodniczący, nie było dyskusji, tylko po prostu. No z tego co ja sobie przypominam, to połowa poprzedniej dyskusji, poprzedniej komisji upłynęła nam na dyskutowaniu. Pani poseł Borowiak, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, podczas ostatniego posiedzenia podkomisji, pamiętamy wszyscy dokładnie, byłam obecna na tym posiedzeniu i pamiętam, że lwią część czasu pani poseł, łącznie z panią poseł wnioskodawczynią, przedstawicielką wnioskodawców, poświęciłyście na awanturę podczas tej podkomisji. Ta awantura rozpoczęła się wtedy, kiedy pojawiły się kamery telewizyjne. Pani poseł, proszę w tej chwili nie przerywać. Ja rozumiem, że dla pani zachowanie się zgodnie z zasadami parlamentarnymi jest nie do zrealizowania. Proszę nie wykrzykiwać. Pani poseł, to nie jest Hyde Park. Jesteśmy w Sejmie. Proszę nie wykrzykiwać i nie odbierać mi w tej chwili głosu. Nie zakrzyczy pani tego, co się działo. Był obecny pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, który miał przedstawiać ważny temat. Mieliśmy zająć się merytoryczną pracą. Na tę merytoryczną pracę okazało się, że czasu było mniej niż mogłoby to wyglądać właśnie w związku z tą awanturą, którą panie wszczęłyście. I teraz pod koniec posiedzenia byłyście panie z kolei oburzone, że trzeba to posiedzenie kończyć, bo trwają prace Sejmu. Ponieważ wniosek został umotywowany i przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Sejmu i złożony do rąk własnych pana przewodniczącego, składam wniosek formalny o to, żeby tę niepotrzebną w tej chwili dyskusję, która już się odbyła, żeby jej nie powielać, nie powtarzać, i abyśmy przeszli do realizacji porządku dzisiejszego naszej podkomisji, ponieważ za chwilę rozpoczynają się prace sejmowe. Każdy z nas ma dużo zajęć. Nie uważam, żeby było właściwe jeszcze raz czynienie awantury i po raz kolejny motywowanie wniosku, który został złożony na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, został złożony wniosek formalny o przejście do głosowania. Panie przewodniczący, szkoda, że pan naszych wniosków formalnych na ostatnim posiedzeniu tak ochoczo nie głosował. Panie przewodniczący, ale zasługujemy chyba nie na to, udziela żeby... pan głosu wnioskodawcom w celu uzasadnienia wniosku. To jest po prostu, to jest nie słuchajcie, no nie możemy, ale zaraz, no nie będzie, no nie możemy głosować, panie przewodniczący, bo proszę, żeby nie odbierać nam głosu, chcemy porozmawiać o tym, jak dalej ma pracować ta podkomisja. No ja liczyłam szczerze na to, tak, że taka zwykła ludzka uczciwość zwycięży i że pan po prostu przeprosi, być może poda się do dymisji, przedstawi harmonogram prac. My chcemy tutaj pracować merytorycznie, panie przewodniczący. Pan przewodniczący, panie przewodniczący, my chcemy pracować merytorycznie, naprawdę. Głosujemy, kto z państwa jest. Obywatele zasługują na to, żeby pan wytłumaczył, nie ma wstydu. Dlaczego pobiera 1000 złotych? Pan nie chce nam udzielić głosu. Przecież mamy takie same prawa jak państwo z PiS-u. Pani Borowiak, pan udzielił głosu, a nam pan odmawia normalnie wypowiedzi na komisji sejmowej. Chcemy się wypowiedzieć na ten temat. Chcę państwu też powiedzieć na zakończenie tej podkomisji. W kadencji 2011-2015, kiedy jak słyszałem, ta podkomisja pracowała wzorowo, spotkała się 15 razy, z czego 3 razy w sprawach proceduralnych. Chcę państwu też powiedzieć, że tuż po protestach pani Hartwig wtedy właśnie w pierwszych dniach czerwca 2014 roku został wybrany nowy przewodniczący tej podkomisji. Oczywiście pochodził on z koalicji wtedy rządzącej. I chcę państwu powiedzieć, że do końca już kadencji przez 17 miesięcy komisja nie zebrała się ani razu. Chcę też państwu powiedzieć, że nasza komisja
zbierze się do końca tej kadencji co najmniej tyle samo razy. Zapraszam. Ja mam pytanie, ale czy pan panie przewodniczący może przeprosić? Dziękuję państwu. Panie przewodniczący, oczekiwałyśmy, że pan przeprosi przede wszystkim środowisko osób z niepełnosprawnościami i obywateli. Czy ta podkomisja to nie jest jakaś skarbonka ani stołek polityczny? Mam nadzieję, że tak nie jest. Trzeba honorowo zrezygnować. Trzeba honorowo zrezygnować z tej funkcji, jak się bierze pieniądze za nią.